Przyszła pora, abym powiedział coś ważnego. Do tej pory mówiłem mało ważne rzeczy, czyli ogólne, a teraz mam konkretną zasadę, konkretne zalecenie, konkretne podejście do rzeczywistości. Prawo, które jest bardzo ważne w naszym życiu. Czyli, żeby to dobrze zrozumieć, jak idziesz na zakupy po to, żeby zapełnić lodówkę, to nie idź głodny. Bo tak to będziesz kupować wszystko, co ci się wydaje, że ci będzie smakować. Potem przyniesiesz do domu i napchasz tym lodówkę. Jak idziesz kupić perfumy, to wpierw się umyj. Bo jak nie, to prawdopodobnie kupisz cokolwiek. To będzie bardziej przypominało wodę brzozową niż perfumy. Podobnie jak kupujesz mydło. Jak pójdziesz brudny, to szare mydło ci się będzie wydawało siódmym cudem świata. Po co to mówię? Bo jak? Chcesz mieć najpiękniejsze wakacje w życiu, to je zaplanuj po powrocie z poprzednich. Oczywiście cudowne wakacje to są te, które planujesz w ostatniej chwili, kiedy na chybcika jedziesz w nieznane i cieszysz się, że tam nie piją. Lub że w ogóle jest woda pitna. Dlatego proponuję, zastosuj tę zasadę również w innych sytuacjach. Czyli kupuj samochód nie wtedy, kiedy nie masz czym jeździć, tylko wtedy, kiedy masz samochód. I najtrudniejszy do zrozumienia. Rób dzieci nie wtedy, kiedy cię najdzie straszna na to ochota, ale właśnie wtedy, kiedy po trzech dniach opieki nad cudzymi dzieciakami zrozumiałeś, że tego pragniesz.